Panie rabinie, co one miały zrobić? Miały wrócić do tych baraków? Miały same się podpalić, żeby się zabezpieczyć przed Polakami? Jak tak można? Obchody 75. rocznicy powstania Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych wywołały niezwykłe reperkusje w mediach światowych. Oto jedna z czołowych gazet amerykańskich, New York Times, pisze w depeszy z Polski coś takiego. Polscy urzędnicy przyłączyli się do weteranów wojennych w niedzielę, aby złożyć hołd podziemnym siłom z czasów II wojny światowej, które pod koniec wojny współpracowały z nazistowskimi siłami niemieckimi. Powinno się powiedzieć wiele hałasu o nic, bo wyjaśnianie tym ludziom niewiele daje, ale wyjaśnić trzeba. Brygada Świętokrzyska rzeczywiście kolaborowała pod koniec wojny. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Kolaborowała z armią amerykańską, podjęła współpracę z trzecią armią generała Pattona i jako jedyna obca jednostka wojskowa nieamerykańska dostała prawo posługiwania się emblematami jednostek amerykańskich, odznakami, które są widoczne na zdjęciach na rękawach. Polska jednostka wojskowa miała także prawo u Amerykanów zachować przez dłuższy czas broń, dopóki te wszystkie sprawy się nie unormowały. To byli kolaboranci, ale to byli kolaboranci naszych sojuszników, głównego uczestnika wojny, dzięki któremu ta wojna skończyła się tak szybko. Stanom Zjednoczonym Ameryki. To nie wszystko. Okazuje się, że jedna z największych gazet brytyjskich, jeśli nawet nie brytyjska, nie największa, pismo, które ma popularną nazwę znaną w wielu krajach, wychodzi pod nazwą Metro, prawie 1,5 miliona nakładu. To jest pismo dla ludzi, oględnie mówiąc, na niższym poziomie umysłowym niż na wyższym, bo to jest cywilizacja obrazkowa i wystarcza tylko kilka zdań. Polacy honorują kolaborantów wojennych. W dniu wczorajszym w Warszawie przedstawiciele państwa polskiego wspólnie z weteranami czcili 75. rocznicę powstania Brygady Świętokrzyskiej, formacji konspiracyjnej, która w celu walki z komunistami kolaborowała z nazistami. Oczywiście my wiemy, że to jest nieprawda. Każdy, kto się tym interesuje, to wie, że to jest nieprawda, ale Murzyn w Londynie, Arab w Londynie, czy każdykolwiek inny, człowiek innej narodowości, Pakistańczyk, inny Azjata, gdy to czyta tam, mieszka tam, jest święcie przekonany, że tak było. Tu jest wymagane stanowisko państwa polskiego. Polskie państwo powinno nie tyle się bronić, co informować i wprost atakować. I przypominać, lat temu wiele, w 1986 roku, 19 czerwca, pismo żydowskie w Stanach Zjednoczonych, The Jewish Voice, czyli głos żydowski, informowało o polskich partyzantach, którzy pod koniec wojny wyzwolili obóz koncentracyjny w Holiszowie. I tam podają dokładne dane. Około 1000 kobiet uwolnionych, uratowanych, w tym 280 Żydówek pochodzących z Polski, z Francji, z Jugosławii, z tych różnych krajów. A do tego musimy pamiętać, że mamy jeszcze wypowiedź rabina. Naczelny rabin Polski, Michael Szudrich, powiedział wprost, otrzymując zaproszenie na państwowe uroczystości, że jest to dla niego osobista zniewaga. I on to zaproszenie odesłał. Ma prawo, nie musi uczestniczyć. To jest kurtuazja. Był zawiadomiony. Ale jesteśmy bardzo ciekawi, co tenże rabin powiedziałby tym Żydówkom w Holiszowie? Wracajcie do obozu, wracajcie pod opiekę SS-manów, bo tu przyszli polscy nacjonaliści. Oni was wyzwolili, ale z pewnością was za chwilę zabiją. A u Niemców przechowacie się, jesteście bezpieczne. Czy można byłoby tak powiedzieć? Czy można byłoby tak zrobić? Kiedyś nie wierzyłem w takie rzeczy. Starsi, doświadczeni ludzie, którzy znali realia okupacji, a widzieli, jak to się zaczynało, 30 lat temu mówili, wszystko przed wami, my tego nie doczekamy, ale tu będzie taka erupcja nienawiści, że sobie z nią nie poradzicie. I rzeczywiście z tym mamy do czynienia. Jest tego coraz więcej, ale na szczęście jest coraz głupsza, bo to są ludzie, którzy nie mają pojęcia,
jak się robi propagandę, nawet negatywną. Chcieliby się uczyć od Goebbelsa, chcieliby się uczyć od stalinistów, od Bermana, od Goldberga, Borejszy, ale do pięt im nie dorastają. I to jest nasze szczęście. Są na poziomie prymitywnych przygłupów.